Kolor podstawowy to barwa, której mieszanka z jej odpowiednikami pozwala na uzyskanie szerokiej palety barw. Chodzi o magentę, cyjan i żółć, czyli po prostu czerwony, niebieski i żółty. Mieszając czerwony, niebieski i żółty, możemy otrzymać większość kolorów. Teraz pokażemy, jak postępować, mieszając te kolory, by otrzymać wszystkie odcienie widoczne na tej palecie. Czerwony odpowiada tej czerwieni. Żółty tej żółci. A ten błękit temu błękitowi. By otrzymać zieleń między niebieskim i żółtym, należy zmieszać te dwa kolory. I otrzymujemy zielony. By otrzymać jaśniejszą zieleń, na lewo od tej zieleni należy dodać więcej żółci. Błędem jest dodanie bieli. Teraz mamy taki zielony. I jeszcze więcej żółci tutaj. Odrobinkę, by określić dobry odcień. Tak samo postępuj z czerwienią i żółcią, mieszając je. Odcienie między czerwienią i błękitem są trudniejsze, gdyż jest ich więcej. Należy mieszać bardzo ostrożnie i powoli, by nie przeoczyć żadnego odcienia. Dodawaj więcej lub mniej niebieskiego. Na przykład tu jest dużo czerwieni, dlatego dodamy trochę więcej niebieskiego.
By otrzymać brązowy, należy zmieszać fioletowy z pomarańczowym.